Poczynamy trasę 6. półmaratonu Grudziądz Trulewo. Którą przedstawimy wam na YouTubie. Po wybiegnięciu ze stadionu spędzamy w ulicę Piłsudskiego w prawo. Wracamy w ulicę Piłsudskiego. Wracamy w prawą ulicę. Koła Zryńska. Wracamy w ulicę Kochanowskiego. Metrów prosto. Uważać, pijany policjant przy szkole. I za 100 metrów w lewo na ulicę Łyskowskiego. Pięćdziesiąt metrów prosto. Wracamy w lewo ponownie w ulicę Piłsudskiego. Nastąpiła lekka zmiana trasy. Teraz byśmy skręcali w prawo ulicę Sikorskiego. Natomiast my jedziemy prosto do ulicy Aleja 23 stycznia. W tym momencie jesteśmy prawie przy wybiegu ze stadionu.
teraz na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Pojedziemy prostą ulicą Rybacką i do Pigakówki za ulicą Marcinkowskiego na rondzie. Pokrętujemy dalej trasę naszego biegu. Wracamy na trasę. Tu z Marcinkowskiego, jak widzicie, skręcimy w prawo i idziemy w kierunku mostu. Oczywiście my jedziemy, a wy będziecie biegli. Przed skrętem w prawo na most będzie znajdował się tutaj, oto w tym miejscu, pierwszy punkt z wodą. Do ronda 6 km prosto. Najłatwiejszy fragment trasy. Właśnie znajduje się krzyż, na którym widać, gdzie zginął Bronek Malinowski. Przy nim będzie rozwieszona koszulka z logo 6. półmaratonu Grudziąckiego.
do rondo. Lekko pod górę. I na rondzie drugi wyjazd. Spędzamy w prawo na Gdańsk, to w lewo i teraz. No i zaczynają się małe problemy, czyli hopki. Zbliżamy się powoli do drugiego punktu nawadniania. O, tu w tym miejscu będziemy mieli punkt nawadniania. Izotonik oraz woda. Przed przejazdem kolejowym w prawo i dobiegamy do miejscowości. O, jak to było napisane, grupa. Lekki podbieg. Kolejowy. No i teraz bardzo łatwy odcinek, trasa około kilku kilometrów, płasko. Wjazdem na tym właśnie to miejscu będzie się znajdował, przed wjazdem na wiadukt. O,
autostradowe, tutaj mamy wiadukt taki, tutaj to jest jedno z trudniejszych podejść dla biegaczy. I ponownie wbiegamy do lasu. Ładna, prosta trasa. Lat wybetonowana, wcześniej znajdował się tutaj tylko szutr, no i nie biegało się zbyt przyjemnie. Podbieg. Skręcamy na Barlubie. I podbiegamy. Cały czas lekko pod górę. Ponownie lekko pod górę. Zakręt w lewo. Przy Bożej Mętle pamiętać, skręcamy w lewo na drogę sztromą i wbiegać będziemy do hotelu Hansa Pałac. Lekko w prawo.
starość, droga zabezpieczona cegłą. I tutaj stop, dalej nie pojedziemy, tu biegamy przy napisie hotel, prosto tam już nie wjedziemy, około kilometra do mety. Finałowa część trasy, także zaczynamy ostatnie metry do mety.